wielki deszcz i wielkie kłopoty na Śląsku. Cały czas woda się podnosi. Jak ratować polskie rolnictwo? To wymaga negocjacji. Klęska Francji, mistrzowie świata za burtą. Odszkodowanie za igłę w głowie. To jest 13 lat ubłędu. Tomasz Listwak, witam Państwa. Zaczynamy od Śląska, gdzie po nieustannych, trwających od wczoraj opadach deszczu wojewoda wprowadził alarm w 7 miastach, w tym w Katowicach, w Chorzowie i w Zabrzu. Wcześniej stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłosili m.in. starostowie dwóch powiatów na Podbeskidziu. Padający bez przerwy deszcz zalał wiele budynków, dróg i przejazdów kolejowych. W niektórych miejscach, by ocalić wały przeciwpowodziowe, trzeba było stoczyć heroiczny bój. Renata Kijowska. Na taką walkę z żywiołem nikt nie był przygotowany. W powiecie będzińskim trudno było znaleźć gospodarstwa, które nie zostały zalane. Mieszkańcy próbowali ratować dobytek. Na to się zanosi, że zostaniemy zalani. Wały nie wytrzymały naporów zbierających wód. Poziom czarnej przemszy był wyższy niż w czasie powodzi w 1997 roku. Konieczne okazały się worki z piaskiem. Jednak worków i sprzętu ratowniczego szybko zaczęło brakować. Są potrzebni ludzie, piasek i łopaty. Ale nie wszędzie przyczyną podtopień były przeciekające wały. Kruch w kilku miastach Śląska został sparaliżowany, bo zawiodły studzienki odprowadzające wodę. Dwie kratki tylko przejmują wodę, te pozostałe wszystkie są ślepe. Osiedle Bykowina w Rudzie Śląskiej zamieniło się w jezioro. Tylko w ten sposób jego mieszkańcy mogli dostać się do domu. Jak mogliśmy, wypychaliśmy auta. Po prostu sami byliśmy zdani na siebie. Osiedlowy parking był jednym z najniebezpieczniejszych miejsc. Wielu ludzi straciło majątek. Muszą niestety, ale robić ci, którzy zostali zalani w trybie cywilnym. Sądzić się z gminą. Całą noc trwało wypompowywanie wody, a rano zaczęło się wielkie sprzątanie i dyskusje, co zrobić, by w przyszłości uniknąć kłopotów. Trzeba się teraz organizować, żeby co, jakby pompa albo co, nie wiem, no nie wiadomo, będziemy wiedzieć. Nadal najgorsza sytuacja jest w Będzinie i Siewierzu. Alarm powodziowy ogłoszono w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu i Mysłowicach. Stan pogotowia przeciwpowodziowego utrzymuje się w powiatach Suskim i Żywieckim na Podbeskidziu oraz w powiecie Myszkowskim. Nic dziwnego, że mieszkańcy tych rejonów uważnie przyglądają się rzekom. Jak przyjdzie woda, to nie pomoże nic. Jeśli pozwolą się zaskoczyć, skutki mogą być groźniejsze od tych, które spowodował deszcz padający zaledwie kilkanaście godzin. Tyle wystarczyłoby sparaliżować życie mieszkańców Śląska. Usuwanie skutków ulewy potrwa co najmniej kilka dni, a wystarczyło tylko dopilnować szczegółów. Oczyścić studzienki, udrożnić przepływy, sprawdzić wały. Renata Kijowska, Fakty, Ruda Śląska. Rząd zastanawiał się dziś, co zrobić, by dramatyczna sytuacja w polskim rolnictwie, o której mówi sam wicepremier Jarosław Kalinowski, nie zakończyła się rzeczywistym dramatem. Wśród planowanych działań obok takich, które zależą wyłącznie od rządu, są jednak i takie, które zależą nie tylko od niego, jak choćby zawieszenie importu zbóż z Unii Europejskiej. O tym, jak rząd chce ratować rolnictwo i o tym, czy ta akcja ratunkowa nie mogła się zacząć wcześniej. Tomasz Sekielski. Polska droga do Unii Europejskiej nie jest ani łatwa, ani prosta. O tym w dosłownym tego słowa znaczeniu przekona się tych 49 młodych rolników uczestniczących w rowerowym rajdzie do Brukseli. Wam życzę szerokiej drogi do Unii Europejskiej i Polsce życzę szerokiej drogi do Unii Europejskiej. Ci młodzi rolnicy w trakcie swojej podróży mogą liczyć na pomoc i wsparcie, choćby takie. Problem polega na tym, że równie prosto nie da się rozwiązać wszystkich tych naprawdę poważnych problemów, jakie ma dziś polskie rolnictwo zmierzające do Unii Europejskiej. Główny z nich to zboże. Rynek zbożowy po raz kolejny został rozregulowany. W magazynach zalega około 4 milionów ton zboża, a w lipcu, zgodnie z umowami podpisanymi jeszcze przez poprzedni rząd, do Polski ma trafić bezcłowy kontyngent z Unii Europejskiej. W sumie około 480 tysięcy ton zboża. Zboża, które jest nam zupełnie niepotrzebne, ale z którego też nie możemy tak po prostu zrezygnować. To wymaga negocjacji, ale taka decyzja powinna być podjęta. Negocjacje z politykami Unii w tej sprawie prowadzić ma minister rolnictwa. Stanowisko rządu jest jednoznaczne. Bezcłowy kontyngent tak, bo tego wymagają nasze przedakcesyjne umowy z Unią Europejską, ale dopiero od 1 października. W każdym razie intencją rządu jest doprowadzenie do zahamowania importu do Polski zboża.
To nie jedyny pomysł na ratowanie znajdującego się w katastrofalnej sytuacji polskiego rolnictwa. Rząd chce uruchomić także system specjalnych kredytów i dopłat. Pytanie, dlaczego dopiero teraz? Co ciekawe, na odpowiedź czekają nie tylko politycy opozycji. Rząd się ocknął, ale to już i tak jest za późno, bo Polska jest krajem biednym i przegrywa. O tym, że jest za dużo zboża i że jest ono za drogie w porównaniu z cenami w Europie, wiadomo od kilku miesięcy. Jednak dopiero teraz, 3 tygodnie przed otwarciem kolejnego kontyngentu, zaczęto robić coś, by rozwiązać ten problem. Według Bogdana Pęka z PSL-u na akcję ratunkową może być jednak za późno. Trzeba było to zrobić zaraz, na początku kadencji. Być może dzisiaj bylibyśmy już na drodze wyjścia z kryzysu. Rząd jednak nie reagował. Można nawet odnieść wrażenie, że ministra rolnictwa zaskoczyła trudna sytuacja w rolnictwie. Te przesłanki wcześniej nie następowały. Mieliśmy bardzo dużą nadwyżkę zboża w Polsce. Natomiast jeżeli prześledzimy to, co do nas docierało, to takie przesłanki nie następowały. Na razie przyjęty dziś rządowy program interwencyjny kosztować będzie 370 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że dla rządu spóźnione działania na rynku rolnym mogą okazać się podwójnie kosztowne. I nie chodzi tylko o pieniądze, jakie na ten cel trzeba będzie wydać z budżetu państwa. Politycy koalicji powinni się także liczyć z poważnymi kosztami politycznymi. Tomasz Sekielski, Fakty. Na piłkarskich mistrzostwach świata po raz pierwszy od 36 lat już w pierwszej rundzie odpadli mistrzowie świata. Francuzi, by się uratować, musieli dziś wygrać z Danią różnicą 2 bramek. Różnica była dokładnie taka, ale wygrali Duńczycy. Francja zdobyła w tych mistrzostwach 1 punkt i nie strzeliła żadnej bramki, czyli wystąpiła tak źle jak żaden mistrz świata w historii. 4 lata temu było ale leble, teraz jest adieu leble. W Paryżu jest Grzegorz Dobiecki. Witam cię. Czy we Francji zapanowała żałoba? Nie, tak źle jeszcze nie jest. Na pewno panują nastroje przygnębienia, rozczarowania. Ja powiedziałbym nawet, że wydaje mi się, że Francuzi czują się oszukani. Żałoba nie, ale przecież tak miało nie być. Wmawiano nam tutaj, powtarzają ludzie na ulicach i w barach, że musimy się przygotowywać na najlepsze, sposobić na kolejny sukces, nawet ten największy. Tymczasem klęska na całej linii nastąpiła już w tej pierwszej fazie. No i teraz nie zazdroszczę wracającym. Jutro mają już wrócić do domu piłkarzom i zwłaszcza trenerowi. Jego głowa prawdopodobnie poleci. W każdym razie na pewno będą się kibice jej domagać. Natomiast do rozruchów ulicznych, do zamieszek, do linczów czy do scen moskiewskich, bądźmy spokojni, na pewno nie dojdzie. Nie, Paryż to z całą pewnością nie Moskwa. Te hurra optymistyczne zapowiedzi w wypadku polskiej reprezentacji były oczywiście zupełnie nie na miejscu, ale w wypadku Francji wydaje się, że były uzasadnione. Przecież ta drużyna, tak powszechnie mówiono, nie tylko we Francji, w której grają Henry, Trezeguet, Wiltor, czyli atak, jakiego Francuzi 4 lata temu nie mieli, była obiektywnie silniejsza niż ta sprzed 4 lat. Czyli jak tłumaczy się tą klęskę? Bo to jest upokarzająca klęska. Dyskusja zaczęła się już dzisiaj i przebiegała nam mniej więcej podobnie jak w Polsce, to znaczy brak mobilizacji, to znaczy brak siły woli, brak motywacji. Tu się może głównie o tym mówi. Brak tego, co kiedyś w tytule filmu kolejnego z Rockim nazywało się po angielsku Eye of the Tiger, czyli tego drapieżnego, tygrysiego błysku oka. Ja myślę, że powody są jeszcze inne. Liczono na Zidana, zbawcę, który wróci dzisiaj i wszystko będzie już dobrze. Otóż tej drużynie zabrakło chyba nie super rozgrywającego, nie genialnego piłkarza, jakim Zidane jest faktycznie, tylko prawdziwego kapitana, jakimi byli kiedyś Didier Deschamps czy Roland Blanc. Kapitan Desailly w tej roli się nie sprawdził, a chodziło o kogoś takiego, kto w tę drużynę tchnąłby naprawdę ducha walki nie tylko w trakcie gry, nie tylko w szatni, ale generalnie poza stadionem. Kogoś takiego zabrakło. Teraz Francuzom albo pozostaje polowanie na czarownicę, szukanie winnych, na pewno takie procesy się odbędą, no albo może kibicowanie Senegalowi, bo to troszkę taka mała Francja. Dziękuję ci bardzo. Swoją drogą, jak wspaniale byłoby, gdybyśmy odpadli, ale wcześniej, 4 lata temu, gdybyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata, a 2 lata wcześniej Mistrzostwa Europy, tak jak Francuzi. Dziękuję ci bardzo. Z Paryża Grzegorz Dobiecki. Amerykański wiceprezydent Dick Cheney powiedział, że Stany Zjednoczone nie zawahają się uderzyć pierwsze, by uniknąć zamachu terrorystycznego. Nikt nie powiedział jednak, że takie uderzenie mogłoby zapobiec wybuchowi tzw. brudnej bomby, czyli ładunku konwencjonalnego otoczonego przez substancję radioaktywną. Właśnie taką bombę chciał zdetonować zatrzymany w maju członek Al-Kaidy Amerykanin Abdullah Al-Muhajir. Eksplozja brudnej bomby na przykład w centrum Manhattanu mogłaby mieć katastrofalne następstwa. Maciej Woroch.
Kolejnymi celami ataków terrorystów miały być amerykańskie i brytyjskie okręty. Równo 9 miesięcy po ataku na Amerykę władze Maroka aresztowały 3 Saudyjczyków i żony 2 z nich. Całą piątkę oskarżono o współpracę z Al-Kaidą. Wcześniej zatrzymano też zamachowca, który planował atak z użyciem tak zwanej brudnej bomby. Mogę zapewnić, że mamy człowieka, który był zagrożeniem dla naszego kraju. Zawdzięczamy to czujności służb wywiadowczych i organów ścigania. Nie ma go już na naszych ulicach. Jest tam, gdzie powinien być. Abdullah al-Mujahir, właściwie Jose Padilla, bo tak się naprawdę nazywa, trafił tutaj, do więzienia marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w południowej Karolinie. Gdy Padilla przeszedł na islam, zaczął współpracować z Al-Kaidą. Dowiadywał się wszystkiego o broni nuklearnej. W Pakistanie został wyszkolony w jej konstruowaniu. Otrzymał instrukcję, by wrócić do Ameryki i tu przygotować operację dla Al-Kaidy. Gdyby brudna bomba eksplodowała na Manhattanie w promieniu kilku kilometrów w ciągu 40 lat, na raka wywołanego promieniowaniem umarłaby co 10 osoba. A to oznacza, że skutki promieniowania byłyby podobne do skutków awarii w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. Wiele zależałoby jednak od ilości i rodzaju materiałów radioaktywnych, jakich użyliby zamachowcy. Jeśli ktoś planuje taki atak i ma czas na kradzież odpowiednich materiałów, może skonstruować naprawdę straszną broń, a skutki jej użycia byłyby przerażające. Możliwe ataki to jedno. Na razie nie można sobie poradzić nawet ze skutkami zamachu z 11 września. Ludzie, którzy 11 września stracili najbliższych, mają teraz kłopoty z uzyskaniem odszkodowań. Washington Post napisał, że z dwóch... ...na salę sądową, a nie do lekarzy. W okolicach nosa. Bo ci nie chcieli usunąć kawałka igły chirurgicznej, który zostawili w głowie pana Wojciecha podczas trepanacji czaszki. To jest 13 lat obłędu. Dla mnie to jest obłęd. Ten obłęd pokrzywdzony wycenił na 100 tysięcy złotych, ale sąd, przyznając mu dziś z kasy Skarbu Państwa zadośćuczynienie za przeżyte cierpienia, znacznie obniżył tę sumę. Kwotę 40 tysięcy złotych? Zdaniem sądu igła pozostawiona w głowie poszkodowanego to fakt. Nie ma jednak dowodów, że Wojciech Lewandowski stracił przez nią zdrowie. Pozostawienie ciała obcego w częściach miękkich potylicy nie ma żadnych ujemnych skutków dla powoda. Zdziwienie poszkodowanego można zrozumieć. I nie ma jakichkolwiek obaw. Jeśli to nie igła była przyczyną cierpienia, to dlaczego zasądzono 40 tysięcy złotych? Sąd stwierdził, że życie z igłą w głowie może być jednak przyczyną cierpienia psychicznego. Nadal jestem trochę zaszokowany, to jednak nie jest to. I dlatego Wojciech Lewandowski zamierza odwołać się od wyroku. Co zrobi Skarb Państwa, jeszcze nie wiadomo. Jak się zapoznamy? Wiadomo za to, że spory między pacjentami a lekarzami rozstrzyga się w sądzie bardzo rzadko. Potwierdza to doktor Przeździak, do której trafiają skargi na pracę lekarzy. Na 130-160 skarg, około 20 skarg skierowanych wniosków jest do sądu. Wojciech Lewandowski jeszcze nie wie, czy zasądzone pieniądze przeznaczy na operację usunięcia igły. Zdaniem sądu taki zabieg nie jest potrzebny, bo z igłą w głowie da się żyć. Dzisiejszy wyrok pokazuje, jak trudno jest wycenić cierpienie chorego. Ale jest też znakiem, że w kontakcie z lekarzem pacjent, który stał się ofiarą, nie jest ofiarą pozbawioną swoich praw. Jan Błaszkowski, Fakty, Gdańsk. Przygnębiający jest raport Najwyższej Izby Kontroli o tym, co dzieje się z pieniędzmi, które ściąga się od kierowców za płatne parkowanie. Okazuje się, że samorządy, które miały dostać większość pieniędzy z tego źródła, dostały niewiele ponad 1/4, bo resztę zatrzymały firmy prywatne. Większość samorządów nie dbała nawet o wpływy, a te pieniądze, które wpłynęły, zwykle nie były przeznaczane, jak planowano, na remont dróg. Marzanna Zielińska. Za parkowanie choćby tu, w centrum Łodzi, trzeba zapłacić 1,50 zł za pierwszą godzinę postoju. Kolejna godzina kosztuje już 2,20. Wydawałoby się złoty interes. Pieniądze zarobione na parkingach powinny być przeznaczone na remonty dróg i gdyby samorządy dbały o zyski z płatnego parkowania, tak jak parkingowi, drogi w miastach na pewno wyglądałyby dużo lepiej. Opłaty powinny być pobierane, tylko że i te pieniążki trafiały do Urzędu Miasta na reparację chociaż drugich chodników. Nie wiadomo, gdzie trafiają. Myli się ten, kto mówi, że nie wiadomo, gdzie trafiają pieniądze z parkometrów. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że z ponad 113 milionów złotych zarobionych na parkingach tylko podczas 9 kontrolowanych miesięcy, jedynie 21 milionów przeznaczono na remonty dróg. Aż 78,5 miliona złotych podzieliły między siebie firmy pobierające opłaty od kierowców. Do 95% opłat było zatrzymywanych przez te firmy ściągające te należności. Na liście Najwyższej Izby Kontroli nieprawidłowości w dysponowaniu parkingami jest na pewno więcej niż parkometrów. W Toruniu część pieniędzy przeznaczono na inwentaryzację reklam.
pozwoliło nam to na uzyskanie większych środków specjalnych, które zgodnie z ustawą... Rozpoczął Krzysztof Filipek, nie chciał opuścić trybuny sejmowej. Kilka minut spierał się z zaskoczonym jego zachowaniem marszałkiem Borowskim. Nie ma już po prostu o czym dyskutować. Nie pomogło nawet wyłączenie mikrofonu. Posłowie samoobrony mieli swój sprzęt nagłaśniający. Proszę opuścić trybunę w tej chwili. Ja nie wiem, kto wniósł nagłośnienie, ale możecie być państwo pewni, że na pewno nie ja, ani nie przewodniczący Andrzej Leper, ani też poseł Wyszwiński. Nie przeszkadzało to jednak Andrzejowi Lepperowi skorzystać ze sprzętu. Komisja regulaminowa postanowiła nie czekać z założonymi rękami i ukarała posłów najwyższą karą. Tyle, że najwyższa kara to w tym przypadku nagana. Mam nadzieję, że ona być może coś da. Może nie dla tej trójki, ale dla innych posłów samoobrony. Rzeczywiście trzech ukaranych posłów nie przejęło się karą. Stanisław Łyżwiński mówi wprost, że tak dalej będzie wyglądać parlamentarna działalność samoobrony. Poseł nawet nie przyszedł na posiedzenie komisji, którego ukarała. Dlaczego? Jest zajęty szukaniem ochrony dla Andrzeja Leppera, którego życie miałoby być zagrożone. Doszedł do mnie człowiek, który przedstawił się, że jest sędzią i przekazał pewne informacje, że jest wynajęty człowiek z Ukrainy, psychicznie chory, jest z bronią i jest przygotowany zamach na marszałka Leppera. Nie udzielę panu. Od kilku dni Andrzej Lepper nie pokazuje się publicznie. W Sejmie ostatni raz był w piątek. Po kolejnej awanturze, tym razem z marszałkiem Tuskiem, został wykluczony z obrad. Wykluczam pana posła z obrad. To pierwszy taki przypadek w historii Sejmu. Pan Andrzej Lepper zaobserwował następującą prawidłowość, że jeżeli rzetelnie jego posłowie pracują tutaj w Sejmie, to notowania raczej nie rosną. Natomiast jeżeli odbywają się różnego rodzaju spektakle, to wtedy te notowania pną się powoli do góry. Co jeszcze wymyśli samoobrona? Była już okupacja i blokowanie budynków publicznych, wysypywanie i niszczenie zboża. Jak dotąd posłowie samoobrony nie ponieśli za to odpowiedzialności. Posłowie samoobrony nie przejęli się nałożonymi na nich karami, ale rzeczywiście tego można się było spodziewać. Niestety to dowód na to, że kara, która nie jest dotkliwa, nie jest także skuteczna. Grzegorz Kajdanowicz, Fakty. Po południu koło Jarocina w województwie wielkopolskim przewrócił się i wylądował w rowie autobus, którym jechało 49 ludzi. Jeden pasażer został ciężko ranny. 12 Polek zatrudnionych w czeskiej fabryce włókienniczej w Chronowie w Sudetach zostało wczoraj rannych w katastrofie autobusu, który odwoził je do Polski. Zatrzymany kierowca jest w areszcie. Przesłuchać można go było dopiero dzisiaj, bo dopiero dzisiaj wytrzeźwiał. Czy więc nie na miejscu jest ten ozdobnik z podpisem ukradzionym z tytułu najnowszego filmu Marka Koterskiego? Z Chronowa Paweł Abramowicz. Trudno sobie wyobrazić, jak kierowca z 3 promilami alkoholu we krwi mógł siąść za kierownicą autobusu i dlaczego żaden z podróżnych nie zwrócił na to uwagi. Wsiadał do autobusu, było wszystko w porządku. A czy był wypity? Alkomatu mu się nie daje na początku. Nie było widać po nim? Nie było widać po nim. Po jednych widać, po drugich nie. To, że kierowca był pijany i to bardzo, widać natomiast po tym, co zostało z autobusu. Środek dnia, dobra widoczność, znikomy ruch i prosty odcinek drogi. Zdaniem czeskich policjantów powodem wypadku był jedynie alkohol. Przecież mógłby nas pozabijać normalnie. 12 kobiet z Wałbrzycha jadących do pracy w czeskim Brołmowie miało naprawdę wiele szczęścia. Mają połamane kości, obrażenia wewnętrzne, są potłuczone i obolałe, ale żyją. I za tydzień, dwa wrócą do kraju. Doktor Mirosław Szwabl, który w brołmowskim szpitalu opiekuje się dwiema Polkami, jest wstrząśnięty tym, co opowiedziały mu pacjentki. Miałem na stole wielu kierowców, którzy wcześniej pili alkohol, ale o tym, żeby kierowca autobusu był tak pijany, nigdy nie słyszałem. To naprawdę skrajna nieodpowiedzialność. Zaskoczony zachowaniem kierowcy jest także szef firmy, w której mężczyzna pracuje, czy raczej pracował, bo zostanie zwolniony. Został niedawno przyjęty, 1,5 miesiąca pracuje i jestem dlatego tak zaskoczony niemiło. W zeszłym roku kierowcy autobusów spowodowali 522 wypadki drogowe, w których zginęły 33 osoby, a ponad 900 zostało rannych. Pod wpływem alkoholu było 4 kierujących autobusami. To o 4 za dużo. Być może więc jeszcze przed przyjęciem do pracy pracodawcy powinni wiedzieć, czy kierowca nadaje się do tak odpowiedzialnego zawodu i czy przed wyruszeniem w podróż nie sięgnie po kieliszek. Częściowo jest to sprawdzane w Zakładzie Medycyny Lotniczej we Wrocławiu, badającym nie tylko pilotów, ale przede wszystkim kierowców. Częściowo, gdyż lekarze mogą sprawdzić jedynie, czy przyszły kierowca nie cierpi na przykład na cukrzycę lub padaczkę. Tamte da się schorzenia wyeliminować, ale my z taką sprawą jak z piciem alkoholu za kierownicą i siadaniem za kierownicą nie możemy sobie z tym poradzić.
Kierowca autobusu, który doprowadził do wypadku w Czechach, został aresztowany. W czeskim więzieniu może spędzić nawet 5 lat. Paweł Abramowicz, Fakty, Broumow. Zwykle na zakończenie faktów serwujemy jakieś lekkie danie. Dziś będzie trochę inaczej, bo występ naszych piłkarzy na mistrzostwach nie zasługiwał na jakieś wyższe miejsce w programie, ale też trudno było go zignorować, skoro miliony z nas wciąż o nim mówią. O potężnym kacu, jak to zwykle, nazajutrz. Tomasz Janecki. 3 autokary przywiozły dziś kibiców na trening naszej reprezentacji. Była okazja do wspólnych z piłkarzami zdjęć, autografów i rozmów. Smutek to jest 5 minut po meczu, nie wiesz, i wtedy, kiedy żebyście nam bramkę strzeli, żebyśmy wam mogli pokazać, że nas jest dużo. Ta wizyta była zaplanowana wcześniej i nie da się ukryć, że miała przebiegać w dużo radośniejszej niż dzisiejsza atmosferze. Myślałem, że nie będzie aż taka duża przegrana 4-0, tylko 2-0, 1-1. Takie myśli mi chodziły po głowie i tak bym chciał, żeby było. W polskiej bazie w The John dla wielu osób ostatnia noc była nocą nieprzespaną. Trener Engel, oglądając mecz minuta po minucie, analizował wczorajszą klęskę. Wygraliśmy, byliśmy słabsi, musimy odjechać. Jerzy Engel przez jakiś czas, raczej niedługi niż długi, może nie martwić się o posadę. Jeśli chodzi o piątkowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi, to na pewno tak. Ale po meczu? Nie wiem, na razie o tym zupełnie nie myślimy, myślimy tylko o tym meczu. Czas na poważną ocenę postawy polskiej reprezentacji nadejdzie zapewne w kraju. Na razie, jak się łatwo było domyślić, wypadnięcie Francji, czyli mistrza świata i Europy z koreańsko-japońskiego turnieju, łatwo można będzie wykorzystać na korzyść naszej reprezentacji. Francuzi eliminację do mistrza świata zakończyli jeszcze i nawet jednej bramki. Możemy wyjechać z mistrzostwa świata nawet ze zwycięstwem i pozostawić sobie dobre wrażenie. Cezary Kucharski na tych mistrzostwach nie zagrał ani sekundy. Dla niego mecz z USA to nie mecz o pietruszkę, a wielka szansa. Ludzie, którzy nie grali, piłkarze, to po prostu mają jakąś dodatkową jeszcze motywację, żeby pokazać właśnie trenerowi, że może nam się słusznie, nam powinno należeć się miejsce w drużynie. Piłkarze wylatują z Korei w niedzielę. Znowu prezydenckim samolotem. Jeszcze tylko mecz ze Stanami Zjednoczonymi i spokojnie będzie można zająć się smakowaniem dobrej piłki i kibicowaniem innym. Przyzwyczajaliśmy się do tego przez 16 lat. Przyzwyczajmy się i teraz. Tomasz Sianecki, Fakty, The John. I uwaga, uwaga, bo dzisiaj odpadła Francja, jutro może odpaść Argentyna, więc za chwilę być może dowiemy się, że wszyscy najwięksi odpadli, łącznie z Polską. Swoją drogą ten młody człowiek powiedział, że chciałby, byśmy przegrali z... wczoraj. Z kim my graliśmy wczoraj? Z Portugalią. Byśmy przegrali 0-2, a nie 0-4. Ciekawe, czy to minimalizm, czy realizm. Za chwilę w Kropce nad i Monika Olejnik będzie rozmawiała z wicepremierem Jarosławem Kalinowskim. Fakty wieczorne o 22.30. Informacje na bieżąco w TVN24. W imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu. Do zobaczenia jutro o 19.00. Jest szefem.